Kamilu, jeśli pozwolisz, pierwsze pytanie o Dawida Kubackiego. Niesamowitej rzeczy dokonał dzisiaj. Nie wiem, czy takiej niesamowitej. Stanął na podium, co jest na miarę jego możliwości. I skacze teraz super. Kamil, tym razem czwarty, jesteś zwykle czwarte miejsce. Takie nieprzyjemne dla zawodnika, bo pierwszy za podium. Ale chyba przez to, że twój kolega z drużyny stanął, to nie jesteś niezadowolony z tego powodu. Znaczy, jestem niezadowolony tylko ze skoku, bo znowu gdzieś coś po prostu uciekło i ten skok już nie był taki czysty, ale czwarte miejsce jest okej. Okay. Skoki dzisiaj były naprawdę na dobrym poziomie, no i jutro kolejny dzień. Pamiętam rozmowy i twoje wypowiedzi po tym, co się wydarzyło na Mistrzostwach Świata w lotach, gdzie żałowałeś, że nie było finałowej serii. Los błyskawicznie daje ci możliwość, żebyś znowu gonił Richarda Freitaga i Daniela Andretande i znowu walczył o zwycięstwo. Czy tutaj nie ma co nikogo gonić, tylko trzeba normalnie skakać tyle, co się umie. I ja jutro tak z takim podejściem przystąpię do dnia. Jeszcze mam pytanie o twojego kolegę, przyjaciela Stefana Hulle, czwarty. Był w Zakopanem, tutaj szósty. Jak myślisz, jak niewiele mu brakuje do tego pierwszego podium w karierze? No bardzo niewiele i myślę, że po prostu też czasami różnie się to wszystko układa i jeżeli będzie miał po prostu też dobry dzień, nawet nie... Chwila. Stać go na pewno na podium. Jeżeli wszystko się dla niego dobrze poukłada, no to podium jest jak najbardziej w jego zasięgu. Czemu nie na igrzyskach, prawda? Jak najbardziej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i gratuluję.